Za nami bardzo dobry rajd Estonii. Cieszę się, że dojeżdżamy do mety na 5. pozycji WRC 2 i na 3. pozycji w klasyfikacji WRC 2 Challenger. Natomiast nie to tutaj jest najważniejsze. Po raz pierwszy, od kiedy rozpoczęliśmy starty w Mistrzostwach Świata WRC, czuję, że pojechaliśmy naprawdę bardzo dobry rajd. Od samego początku mieliśmy tempo, do samego końca nie straciliśmy go. Oczywiście zabrakło może szczypty szczęścia w piątkowym etapie, gdzie z jednej strony mój drobny błąd spowodował kapcie, a potem niestety pokonywaliśmy jeden odcinek specjalny w zupełnie innych warunkach niż czołowa czwórka tego rajdu. Natomiast potem było równo, było bardzo dobrze i wiem, że zasłużyliśmy na to, żeby być tutaj w Mistrzostwach Świata. Wiem, że nie przynieśliśmy na pewno wstydu i pokazaliśmy polską flagę z najlepszej strony i mam nadzieję, że to, czego tutaj się nauczyłem, to jakie tempo złapałem, będę w stanie przenieść na kolejne rajdy i że wchodzimy w taki etap, w którym już będę szybszym kierowcą w każdym kolejnym rajdzie WRC. Bardzo się cieszę i dziękuję wszystkim za kibicowanie, bo to były naprawdę udane zawody dla nas.